Tak, tak, już wszystko git. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w to piękne, niedzielne popołudnie, które spędzimy sobie razem tutaj we trójkę. Właściwie to we czwórkę, jest jeszcze gdzieś tam Piotruś na backstage'u, więc razem ze mną tutaj dzisiaj jest Bezi oczywiście oraz Sparta. Witam cię bardzo serdecznie. Siemano, Sparta. Witam. Okay. Kurde, ale dziwnie słychać. Nie, dobra. Możesz sobie tutaj pokręcić tutaj, masz takie... No bo sam siebie słyszę. Wy też siebie słyszycie? Tak, słyszymy tak, sami tak. siebie, no. Jezusie, dobra. O kurde, musisz się przyzwyczaić. Okej. Okay. Dam radę jakoś. To ty się przyzwyczaj, a ja opowiem, co będziemy dzisiaj robić, dobra? Okej. Okay. Więc w dniu dzisiejszym mamy super specjalnego gościa, którego już mogliście zobaczyć. Oprócz tego będziemy sobie grali na początku showmatch w dosyć nietypowych zasadach, także zaraz wam pewnie wszystko tutaj wyjaśnimy. Spartiatics! Yeah, boy! To żegnam was, papa. To cię żegnamy, zapraszamy ciebie, Sparta. Ja was zapraszam oczywiście też na nasze socjale, jak się panowie to tam za mną pięknie zamieniają. Zapraszam was oczywiście na socjale, wpadajcie koniecznie. Tak, ty tutaj teraz. Tu musisz ważać, bo tu... Ważne kable. Ta aparatura lubi czasem spłatać figle, kiedy się jej dotknie. No ledwo przyjechałem, mam studio zniszczę, to nieźle. No... Nie, no chyba jeszcze nie zniszczysz nic. Słuchaj, Sparta, ostatnio, bo już rozumiem, że wszystkie odcinki Full Focus wyszły. Tak, no były. Tak, 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 czyli nie znikuje nic, jak powiem, że zająłeś zaszczytne drugie miejsce tutaj w teleturnieju. Nie, prawie pierwszy, jeden punkcik. Tak, jeden punkcik tam był, tak, różnicy. No, River ale... Sweep poleciał niestety. No, to ale prawda. Słuchaj, wiesz co, powiem ci, że aktualnie pełnię rolę menadżera w Rogue. W Agro, więc Miwak jest moim podopiecznym, okay. Można tak powiedzieć. Okay, okay. I właśnie w trakcie nagrywania tego wielkiego finału wybrałem się z nim na tak zwanej restauracji. Jedliśmy i sobie gadaliśmy właśnie o Full Focus między innymi. O kurde. I on mówił, że no kurczę, nie wiem, czy wygrał. Właśnie wydawało mu się, że przegra, nie? Był naprawdę podenerwowany. No ale potem okazało się, że udało mu się wygrać. Ja już myślałem, że mi zaproponujesz, że ja będę za niego grał w teamie. A to taka lipa. No, słuchaj, wiesz co, moja no. kariera się dzisiaj skończy chyba, już wiedziałem to. Przyjeżdżam i koniec kariery. Myślałem, że się w końcu sportowa zacznie. Może kiedyś jeszcze będzie kolejny projekt Akademii, może tam się znajdzie dla ciebie miejsce. W Akademii ty pranków cheaters, dobra, nieważne. Dobra, dobra, ale ja chciałem cię bardziej zapytać, bo było was dziesiątka, jeżeli chodzi o sam początek konkurencji. No i tutaj z całej tej dziesiątki, kto cię najbardziej denerwował, jeżeli chodzi o w tym Full Focus? Tak, uczestników Full Focus. O kurde. Czy był ktoś, kto cię tak... No, gdybyś mógł go kiknąć z programu, to byś go kiknął? Ja myślę, że kiknął Miwaka, żeby mi nie przeszkadzał w grywaniu. No, tak. Miwaka. To jest właśnie takie, wiesz, bo Miwak w jednej konkurencji mi pomógł. Ja mu odpadł 3 odcinki wcześniej. On mi pomógł tam i Nerwariana przez to wywalili. Także no... A powiedział mi, dlaczego tak zrobił. No, ale co, powiedział? No powiedział mi, dlaczego pomógł tobie. A czemu? Żeby mieć łatwiej w finale. Pieprzony skamer. Wiedziałem, że to tak jest. Taki kolega od serca, ty, a za plecami nóż. Ale nie, no tak ogólnie wszyscy chyba spoko. No nie pamiętam, serio, jakichś toksycznych sytuacji, czy żeby ktoś kogoś wyzywał. Nie wiem, ale ogólnie to zawsze tam Arkuela cisnąłem, to jem go Arkuela. Właśnie cały czat sprawił Arkuel. Arkuel zbanowany, więc sprawiedliwości stało się zadość. No w końcu tam, wiesz. Arkuel dalej ma bana? Z tego, co słyszałem, tak. Oby nie wrócił. Oglądałem odcinek Aferki i tam było mówione, Aferki, że... Aferki, masno, ni. Że cały czas ban trwa, nie? O kurczę, to ja myślałam, że już mu to zdjęli dawno. No, on ma za jakieś, wiesz, za brzydkie rzeczy, brzydkie mówienie na naszych braci. Ojej, dobra. Także na to jest długi ban na pewno. Dobrze. Czy byłeś zły, że wszyscy głosowali, że ty jednak przegrasz Full Focus? Kurde, wiesz co? W tym finale może mi to na psychę weszło, ale tak? Ogólnie mnie to cieszyło, że wszystkim, wiesz, gębę zatkałem, że dotarłem do finału. Prawie jeden punkcik i już byłbym spełniany, ale ogólnie spoko, fajnie. Jeszcze tam w jednym odcinku, to nie wiem, czy pamiętasz, czy widziałaś, nawet banowali piki, żebym ja nie piknął, żebym dalej nie przeszedł. Moje no, postacie. Były także... bany tam robione. Chłop, jakiś amator, ja nawet placementów w tym sezonie nie zagrałem, a oni mi banują postacie. Chłop gra esporcie i mi banuje Lucjana. No to co jest, wiesz... Ale widziałem w komentarzach pod finałem, że wszyscy pisali Sportiatics przegrał, ale w naszych sercach jest zwycięzcą. Nie?
No kocham, widzę w sercu i wysyłam. No co mogę powiedzieć, no. Była szansa, może się kiedyś uda, jakbym kiedyś, wiesz, była szansa, żeby znowu ten finał zagrać, czy coś, żeby do niego w ogóle dotrzeć. Może coś wtedy, ale co, no cieszę się, że widzowie docenili, że się udało i tyle, no. Gimper chyba coś wspominał, że zwycięzca na pewno zaprosi do kolejnej edycji, ale czy myślisz, że ciebie również zaprosi do kolejnej edycji? No, co mogę powiedzieć? Ja dymy robiłem, jak chcę dymów, to mnie zaprosi, no prosta no sprawa. Dobra. No dobra. A generalnie jak relacja taka nawet prywatna z Gimperem? Lubisz Tomka, czy jednak gdzieś tam tylko biznesowo? Ale te pytania są ciężkie. No ciężkie pytania, bo teraz wiesz, albo powiem prawdę i będę miał deala z Orbit, albo nie powiem, wiesz o co mi chodzi, prawdę? Rozumiem. Fałsz, jakbym powiedział prawdę, to wiesz no, co tak, by było. Gimper tak. Mnie znajdzie, przejedzie do mnie tam do Łodzi i mnie połamie, także no nie wiem. Ale ogólnie nie, no. Gimper okazał się spoko. Ja go oglądałem... Jak zmywał naczynia, vlogi kiedyś takie miał. O kurczę, no to były dawne wtedy czasy, trochę inny był i ludzie narzekają, że teraz jest sztuczny, a mi się wydaje, że jest spoko. Serio się z nim da dogadać, jest mega otwarty, też wiesz. Także spoko chłop i tyle. No. Ja jestem chyba jedyną osobą tutaj, która... Która nie lubi go. Nie, chodziło mi bardziej o to, że nigdy nie oglądałam go, jego twórczości w ogóle wcześniej i później też o, kurczę. Nie. I właśnie nie mam pojęcia, wszyscy mówią o jakichś vlogach, że kiedyś był inny, a ja nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi. No, ale wiesz, kiedyś to było. Ja właśnie moje pierwsze wspomnienia YouTube'owe, no to było... No gdzieś ten świat YouTube'a poznawałem najpierw oglądając jakieś poradniki do LoL'a i tak dalej. No i właśnie Gimper był jedną z tych pierwszych osób, nie? Którą się obserwowało, no, którą się oglądało no. Potem. Coś tam Nerwarian był oglądany, no. Gimper ale ja miał też chyba jestem... ucieczka z Elo. Ucieczka z piekła, albo były takie piekła, serie. No. A jeszcze wcześniej były jakieś gierki z kumplami jego. No jestem stary, tak? No my jesteśmy razem starzy. No właśnie, wszyscy jesteśmy starzy. Ja nie. Jesteśmy dosłownie z tego samego rocznika. Wiem. No właśnie. A ile wy macie lat? 23. No to jestem starszy, to ja już w grobie dawno byłem. Jak wy jesteście starzy, to ja nie wiem, czy ja jestem jakąś mumią? Co ty mnie wyjąłeś z sarkofagu na ten stream? Nie wyrobię, naprawdę. A propos sarkofagu i trumien, to coś się ostatnio chyba stało z twoim kanałem, prawda? Przejście. No. Fajne przejście. Dobre przejście było. Dobrze, Kasiu. Dzięki. Dobra robota. No, ale chodziło mi bardziej o demonetyzację, którą cię tutaj dotknęła na kanale YouTube'owym i chciałabym się właśnie więcej o tym dowiedzieć. Znaczy, no było tak. Znaczy, nie zacytuję, za co dostałem. No może lepiej nie. Chociaż na Twitchu chyba bym mógł, bo to było generalnie tak. Może nie próbujmy. Nie, może powiem ogólnie. To powiedziałem żart o szachach. Aha, no dobra. No, żarty o szachach, gorszy niż rasizm, ale generalnie no ciężka sprawa. No, co mogę zrobić, no. Źle to zinterpretowali, podobno tam jakiś, bo ja pisałem do supportu, oni to analizowali i uznali, że jest słuszne i koniec, się nie odzywaj. I było też tak, że najpierw na 3 miesiące zdjęli monetyzację, potem zmienili zdanie, że na zawsze, że to z tym YouTube'em to już nic nie wiadomo. Nowy kanał założyłem, tam nagle włączyli monetyzację, bo na tym kanale jestem jakimś terrorystą, na drugim nie jestem, to jest YouTube, to nic nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz. I co, i na tym drugim kanale też nie masz monetyzacji? Na drugim mi od razu włączyli, tylko go założyłem, na pierwszym mi zdjęli. Okay. I to był żart o szachach, powód bana terroryzm. No, także terrorystę jednak może mieć reklamy na innym kanale, wiesz jak jest. No dobra, rozumiem. I nowy kanał się nazywa Spartiatics Live, tak? Dobrze nie, mówię? Nie, to jest jeszcze inny kanał. Jeszcze ten inny. Jest stary kanał, to jest no. Tam, że gierki wstawiam. A Spartiatics 2 nazwałem, może zmienię na Spartiatics po prostu. Ja nie jestem dobry w nazwach, wiesz. Spartiatics w ogóle nazwa, zobacz to. To jest dobra nazwa. Chłop, ludzie tego wymówić nie potrafią. No, potrafi trochę. No ale ty jesteś komentatorem, utrudnić. Ty umiesz wymówić wszystko, wiesz. Ale dzisiaj też się trochę potknąłem. No widzisz. Ale w każdym razie... Na pewno jest charakterystyczna, tak? Szukamy tak, jest charakterystyczna. Oczywiście zapraszamy na kanał do Sparty. Wpadajcie i tam pomóżcie mu uratować jego nowy kanał przynajmniej. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak najbardziej po twojej myśli. No, moja Liga Legend jest taka, że my się tak lubimy. To jest taki love-hate relation. A jak jest u ciebie? Dlaczego właśnie grasz w Ligę? No, tak naprawdę to ja nawet w Ligę już nie gram z pół roku. Coś tam gram z widzami teraz, no bo było to Full Focus, teraz jest to Be Loud, przynajmniej teraz, zobaczymy.
Ale no, dlatego wróciłem do tej ligi. Pół roku w ligę nie grałem. Ja do tego full focus w ogóle to bez grania pół roku w ligę. I tam ludzi, którzy codziennie grają, tam się wzięło. Także nieźle, nieźle to wyszło. Okej, okay, dobra. To co robisz na streamach, jak nie grasz? Pajacerka jest robiona, wiadomo. Przegląd YouTube'a pewnie? Przegląd YouTube'a. A, czyli to są, co i inne gierki. Teraz odkryłem nową rzecz, gry na telefon. Oglądam reklamy, żeby mieć rubiny. To jest content. Co ty gadasz? Ale nie, no liga, no nigdy jakby nie zniknie, nie zniknie na zawsze. Liga, fajny tryb wprowadzili, także gram sobie, zobaczymy ile będzie. Nie dziwię się, ja się zawsze dziwiłam streamerom, którzy są tak jakby jednej gry, typu Kubon czy Arkul, którzy właśnie są kojarzeni tylko z grania w ligę i oni faktycznie odpalają streama i grają praktycznie tylko w tą ligę. I no podziwiam takie osoby, że jeszcze im psycha nie siada od tego. Ja generalnie... Albo już tak siadła, że po prostu jest im wszystko jedno. No Arkul z nerwów N-Worda powiedział, nie? Przez ligę, wiesz o co chodzi. A... No, dlatego ma bana. No też właśnie, ale to... Szerzymy fake plotki, a potem Bogdan jest... nie sprawdzi i to powie u siebie w programie, fajnie. Ale a to nie jest na przykład ban za to, co tam było z Ripsonem? Co on powiedział o... A nie wiem, serio nie wiem tak naprawdę. Za co ten ban? O kolanku powiedział. O kolanku, no to... i problemach z inhalacją. Tak. No. Chodzi o mój ulubiony stan w Ameryce? Nie, to jest stan w Ameryce, tak? Ale może nie w tą stronę. Kto? Ja po prostu tylko mówię, że lubię USA i tyle. Dobra, przejdźmy do sedna. Ja też lubię. No. Fajnie było, no. Generalnie. Dobra, jeżeli byłbyś widzem i wchodzisz na Twitcha, to kogo byś oglądał na Twitchu? Jaki typ streamów jest twoim ulubionym takim bardziej do oglądania? Zależy ile mam lat, wiesz. Jak mam 13 lat, mam 13 lat, widzę streamerkę, wchodzę tam. Ale nie, tak na poważnie. No na Twitchu generalnie do tej pory były gierki, tak? Ludzie wchodzili, oglądali gierki. Teraz te nowy trend jest na streamerki w basenie, więc... Już nie jest trend na streamerki w basenie. Streamerki w basenie dostały demonetyzację na reklamy i kategoria hot tub, buffs i tak dalej jest zdemonetyzowana na reklamy, albo są bardzo mało opłacalne reklamy i wszystkie streamerki z basenu przeniosły się na lizanie uszu i ASMR-y. No, i wróciły reklamy? No, bo to zależy od tego, jaką masz kategorię ustawioną, nie? I po prostu na kategorii tam tych basenów i jacuzzi były wyłączone reklamy, albo reklamodawcy mogli wybierać, którą tak jakby kategorię chcą uderzać no i, tak, no tak, i większość tak. demonetyzowała to jednak basenowy Ale to streamer. Też jest taki, wiesz, siedzi tam chłop, co chce tą streamerkę spotkać IRL, kupi 5K gift subów, to co na co i te reklamy? Wiesz o co no chodzi? To jest prawda. Chłop wyśle 10 koła dolarów i mówi siema, spotkajmy się. Kogo to interesują reklamy jakieś tam $20, czy tam w Ameryce powiedzmy 200. Co to jest przy tych kwotach? Ej, ale tak szczerze? To chyba jest jakoś mocno niezdrowe, żeby tak długo siedzieć w basenie. Ja nie żartuję nawet, serio. Człowiek nie może wytrzymać pod wodą dłużej niż tam, nie wiem, ma dzień czy dwa, po prostu umierasz. Ale zobacz, ty jesteś fiveheadem. Ale ty jesteś fiveheadem, bo taka streamerka jakby wyszła z basenu i ludzie by zaczęli te pomarszczone nogi od tej wody 5 godzin, no właśnie. To by przestali oglądać. Ty jesteś fiveheadem, no. Wyślij donata, żeby wyszła na chwilę z basenu i upadnie i stream. Ktoś pisze, pokaż stópki, jakby pokazała faktycznie. A tam stópki 90-latki. Jezusie, super content. No. Ciekawy temat obrała nasza dyskusja. Możemy takie rzeczy mówić, nie? Bo to są tematy jak na Discovery. Chyba tak, no. Chociaż nigdy nie wiadomo. Ja powiem tak, ja nie jestem streamerem. Tak, ja tu kontroluję przebieg rozmowy, więc gdybyście skręcili za bardzo, to was... Czyli jest dobrze, tak? Wyciągnę was. No, na razie skręca tylko trochę, także spokojnie. Na razie jesteście tak na takiej delikatnej ścieżce w złą stronę, okay, ale... Kolejny temat. Dobrze, porozmawiajmy zatem. Mówiłeś, że streamerki byś oglądał, a generalnie... znaczy, teraz... Jakbyś miał 13 lat, tak. Bym oglądał Roka Alone, super kanał, gierki są, kamerka taka, nie przeszkadza. Ale właśnie generalnie zauważyłeś, że meta na Twitchu się troszeczkę zmienia i już gry nie są tak bardzo popularne, a ty dosyć długo, wydaje mi się, że też streamujesz generalnie. Czy zmieniałbyś swój content jakoś bardzo, generalnie odchodziłbyś całkiem od gier i nie wiem, szedłbyś na przykład w content IRL robienia streamów, czy raczej cię to nie jara i raczej wolisz siedzieć za komputerem?
Znaczy ja mam swoje święte miejsce przed komputerem. Wolę sobie tak streamować z widzami interakcje, oglądać, komentować rzeczy w internecie. W sumie ja też jakby teraz większość streama to wygląda tak, że komentuję. Mniej gram niż kiedyś, więc no zmienia się to nawet u mnie. I no i też gram w różne gry, nie? Kiedyś grałem tylko w ligę, teraz liga to praktycznie się pojawia, to jest rary stream, także. Ale gdybym miał streamować IRL, to raczej nie, chyba że takie wyjątkowe streamy, na przykład jakiś stream z siłowni, tam z koleżkami, machamy handlami, nie wiem, stream z jakiegoś wyjazdu czy coś, ale tak, żeby na co dzień, to nie podoba mi się coś takiego. Znaczy dla mnie, jak ktoś lubi, to niech robi, jak umie, ma pomysł. Czyli raczej takie bardziej wyjątkowe wyjścia byś uchwycał na takich IRL streamach, a nie takie codzienne życie, że o, idę do sklepu, no nie, tak o, idę się przejść, o, idę na spacer, to i tak dalej. Czyli takie rzeczy byś raczej nie robił, ale stream na przykład, gdzie, nie wiem, na przykład lecisz skoczyć na bungee. No to byś... Ekipa tylko, że na żywo. No. Coś takiego. No to w taki kontekst byś bardziej szedł? No jeżeli bym to szedł, bo raczej w to nie będę szedł, ale jeżeli to, no to coś takiego by miało sens dla mnie. Ale było kilka takich naprawdę mocarnych streamów IRL. Jakieś właśnie krosy Gucia z Overpołem czy The Lordem, jakieś wieczorne podbijanie stare Poznania. Chyba, nie? Stare są. Stare, ale to były hity. No. Często wracam do tych materiałów, bardzo sobie YouTube chwalę. Na YouTube skróty są, nie? Fajne rzeczy. Ale też widziałam, jeszcze były jakieś takie streamy, nie pamiętam u kogo to był stream, ale gdzieś tam był, to była jakaś impreza, Wander był tam, Jankos gdzieś w Poznaniu. Tak, to było u Overpoła, przyszedł właśnie Jankos i to było super. W sensie, jak nie jesteś fanem e-sportu, to masz trochę gorzej, jakby to z tobą rezonuje, ale jakby śledzisz to całe środowisko, naprawdę fajna sprawa. Historii. No to pamiętam też, jakieś szoty widziałem z tego, ale to było wtedy, co random Brusa do kwasu wrzucali, czy coś takiego? Nie, tam na myjni? Nie pamiętam. Coś tam z myjnią chyba było. No to nie wiem, czy to jest tam, pomyliłam się. No. Ja nie wiem, widzowie piszą XD i znaki zapytania, więc chyba też nie wiedzą, albo wiedzą, ja nie wiem, na pewno. Ja też nie wiem. Ja nie wiem, co z random Brusem. Ja nawet nie wiem, co ja mówię. Szczerze, z random Brusem to ja kojarzę tylko coś tam jakąś osę i coś tam, że ten, kwestie usuwania jadu, coś takiego to było. To pamiętam tego show. To ja nie wiem, o co chodzi. No to dobrze. Lepiej tego nie oglądaj. I random Brusem. Albo zobacz się zaraz, to dosyć mocny materiał. Okej. Okay. Myślę, że Chad wie, o co chodzi. Dobra, Chad wie, o co chodzi. Ja jeszcze widzę, o co chodzi, bo widzę, że już mamy powolutku, szykujemy się do wielkiego finału. Więc spokojnie. Na razie, tak, ale żeby chłopaki mieli czas się jeszcze zamienić, także dziękuję ci bardzo serdecznie Dzięki za wielkie. Rozmowę na ten moment. Myślę, że jeszcze ze Spartą na streamku się spotkamy między meczami. Na razie się będziemy przygotować do wielkiego finału. Czy jest Bezzy gdzieś tam? I żeby ja się mam wynosić. Tak. Dobra. Pa widzowie, serce dla was. Okej. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!